Proszę Państwa, ścieżki rowerowe, trasa, wschodnia trasa rowerowa Grindwelu ma bardzo długą historię oczywiście. Zaczyna się w momencie, kiedy rozpoczynamy w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego opracowywać program Polski Wschodniej, bo właśnie z tego programu jest ona finansowana. I oczywiście dziś patrzymy na to już może w kategoriach pewnego finału, bo cała inwestycja jest zaplanowana, żeby w tym roku została oddana w naszym województwie, w 5 także województwach, niespotykanej długości trasa, jeżeli chodzi o trasy rowerowe, no i także niespodziewanej jakości, prawda, bo i posiada miejsca obsługi rowerów, posiada różnego rodzaju infrastrukturę techniczną, która jest, wykorzystuje drogi, które są, budujemy nowe, prowadzimy ścieżki przez lasy, przez bardzo atrakcyjne miejsca naszego województwa podkarpackiego i całej Polski Wschodniej. Chcemy, żeby ten projekt nie zakończył się tylko i wyłącznie na budowie tych tras, ale żeby do niego prostopadle też oczywiście uruchamiały się inne, krótsze odcinki tras rowerowych, które prowadzą do atrakcji, które gdzieś są oddalone od tego szlaku. Na pewno będzie można poznać wszystkie walory turystyczne naszego Podkarpacia, pięknego Roztocza, przez które ścieżka też prowadzi, no i bardzo interesujące miasta, bo właśnie na takim szlaku jest obdarzony wieloma zabytkami, walorami Przemyśl, w którym dzisiaj dokonujemy tutaj tej obserwacji tego technicznego przedsięwzięcia. Jest to oczywiście bardzo interesująca operacja z punktu widzenia techniki, logistyki, niespotykana technologia. Cieszymy się bardzo, że innowacyjne rzeczy w Podkarpaciu nie sprowadzają się tylko i wyłącznie do przemysłu, ale także sprowadzają się do technologii budowy właśnie tego mostu, swoistej kładki, która będzie służyła nie tylko rowerzystom, ale także mieszkańcom Przemyśla. Na pewno obie części miasta na tym skorzystają. Stąd nasza bardzo dobra współpraca tutaj z prezydentem, z samorządem. Myślę, że ten projekt jest taki dosyć napiętej atmosferze robiony, prawda, bo terminy nas tutaj gonią, ale gdyby nie współpraca z samorządami, to dotrzymanie tych terminów byłoby jeszcze trudniejsze. Oczywiście promujemy tą trasę w wszystkich 5 województwach, jak Państwo wiedzą, różnego rodzaju spoty reklamowe, informacje na bieżąco są przekazywane, tak aby po prostu ci, którzy za tą trasą tęsknią, a tacy są, w momencie, kiedy zostanie oddana, to żeby ruszyć i odwiedzać nasze województwo. Panie Marszałku, niejako czy... został. Za chwileczkę będą pytania, prosimy teraz pana prezydenta Przemyśla, pana radnego. Przede wszystkim chciałbym podziękować bardzo na ręce pana marszałka zarządowi województwa za przyznane środki, bo podkreślę, że samorząd miasta Przemyśla, czyli podatnicy, nie wyłożyli praktycznie złotówki na to zadanie. Całkowicie zadanie finansowane przez samorząd województwa i regionalny program operacyjny. Cieszymy się bardzo, ja też się cieszę jako rowerzysta, pan marszałek także jest rowerzystą, z tego, że będziemy mogli przekraczać SAN w taki sposób przez kładkę dosyć nietypowej technologii budowane, bo drewniana kładka, która połączy oba brzegi SAN-u, to rzeczywiście ewenement. Natomiast na bazie, że wystartowaliśmy i już możemy być za chwilę finalistami, bo na koniec października użytkownikami tejże kładki rowerowej, ale i całej trasy, która będzie wiodła z północy na wschód. Wszystkich Państwa przy okazji zachęcam do aktywnego wypoczynku, do wypoczynku czynnego, także do jazdy rowerem. Panie Marszałku, bardzo się cieszę, że Przemyśl wzbogaci się o bardzo ciekawy architektonicznie obiekt. Niektórzy z Państwa pewnie Przemyślanie nie tylko czekają na kolejny most. Może przyjdzie czas na kolejny most na rzece San. Na razie mamy kładkę i bardzo dobrze, że ją mamy. Wszystkim gratuluję, życzę bezpiecznego użytkowania już za chwilę. Na razie ukłony dla samorządu województwa, dla wszystkich, którzy się przyczynili do tego, że mamy ten nowy obiekt architektoniczny, ale i sam część trasy rowerowej.
Teraz jeśli chodzi o szczegóły tej inwestycji, jest z nami pan dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg, pan Piotr Wąso i pan menedżer projektu, pan Mirosław Łucwa. Bardzo proszę teraz o krótkie ich wypowiedzi na temat dzisiejszej operacji i całej inwestycji. Witam państwa. Jeśli chodzi o szczegóły, to chciałbym zostawić to jednak wykonawcy, bo to będą informacje z pierwszej ręki. Natomiast ja ze swojej strony chciałem podkreślić, że jak bardzo skomplikowany jest ten projekt jako całość, ponieważ mamy dzisiaj fragment większej całości, a ta większa całość to jest przeszło 400 km tych tras rowerowych i olbrzymie przedsięwzięcie, jeśli chodzi o połączenie tych wszystkich drobnych elementów ścieżek w jedną całość. To jest olbrzymia współpraca samorządów, zarówno samorządu województwa, samorządów szczebla powiatowego, samorządów gminnych. I ta współpraca wymaga naprawdę dużego nakładu pracy ze strony zespołu, który jest odpowiedzialny za trasę rowerową Polski Wschodniej. I ta współpraca wygląda na to, że przynosi sukcesy. No dzisiaj jesteśmy świadkami naprawdę ciekawego wydarzenia, bo wydawałoby się, że ścieżki rowerowe, trasy rowerowe to w zasadzie jest prosta rzecz. Wszyscy wiedzą, jak to wygląda. Okazuje się, że nawet przy takim temacie innowacyjność może mieć swoje zastosowanie. Natomiast cała reszta, olbrzymi program, myślę, że jeszcze będzie wiele takich miejsc, gdzie państwo będziecie mogli obserwować różne ciekawe wydarzenia przy otwieraniu kolejnych odcinków tras rowerowych. I cóż, od strony formalnej też chciałem podkreślić, że sprawa przygotowania tego zadania nie była prosta ze względu na to, że mamy odcinki zarówno inwestycyjne, jak i bezinwestycyjne. Mnogość dokumentów, które poprzedzały rozpoczęcie prac, a w tej chwili właściwie finalizowanie już drobnymi etapami tego zadania, była przeogromna. Chciałbym oddać teraz głos wykonawcy, który naprawdę państwu opowie ciekawe rzeczy, jeśli chodzi o ten konkretny plan. Tak, więc ja może dwa słowa tak naprawdę na temat tego dnia, który dzisiaj jest, czyli dzień, w którym kładka zostaje obrócona, czyli tak naprawdę położona w swoje docelowe miejsce. Chciałem tutaj powiedzieć, że tak naprawdę pomysł powstał już po wygraniu przetargu. My w pierwszym etapie chcieliśmy ją zmontować tradycyjnie, czyli ingerując tutaj w koryto rzeki San, wbijając rury. Niemniej jednak znajdujemy się w zabytkowej części Przemyśla, ponadto znajdujemy się w obszarze Natura 2000, stąd z tego pomysłu wycofaliśmy się, aby w to koryto nie ingerować. I wtedy powstał pomysł, w naszej ocenie jeszcze wtedy bardzo innowacyjny, taki pomysłowy pomysł, którego nie realizowaliśmy nigdy wcześniej, czyli wybudowanie tej kładki równolegle do brzegów rzeki, a potem za pomocą różnych urządzeń obrócenie jej o 90 stopni, tak aby ona znajdowała się w poprzek, czyli prostopadle do przeszkody i to też dzisiaj się dzieje. Dwa słowa, jak to będzie kontynuowane. Więc tak, przede wszystkim już na etapie wznoszenia tej konstrukcji u podstawy, tam gdzie mamy te niebieskie elementy dźwigarów, już tam wtedy został zbudowany tak zwany stół obrotowy i 15 metrów od niego podpora krocząca, czyli taka, która jest swoistą prowadnicą i ona pozwala tej kładce się obracać przy jednoczesnym zachowaniu i pionowości dźwigarów i pionowości pylonu. W ruch jest to wprowadzane za pomocą dwóch siłowników. Są jako rezerwa, ponieważ tak jak powiedziałem, jesteśmy tutaj przygotowani na różne niespodzianki. Mamy tam dwa siłowniki o łącznej wyporności 1000 ton, dwa po 500. Niemniej kładka waży niecałe 200, dokładnie 170 ton, w związku z tym zapas siły mamy olbrzymi. No i obracamy ją tak około 20 cm za jednym cyklem, cykl plus minus, w zależności od tego jak idzie, od 40 minut do godziny trwa. W związku z tym spodziewamy się, że tak piąta, szósta kładka powinna wyjechać nad podpory stałe, czyli nad przyczółki, nad podpory numer 1 i 3. Wtedy ją zabezpieczymy, żeby ona już dalej się nie przemieszczała i będziemy kontynuować prace, które polegają głównie na tym, że kładkę wyposażymy w tak zwaną podłogę, w pomost, dobetonujemy przyczółki, potem próbne obciążenie, też ciekawe wydarzenie, ponieważ tego typu obiekty również obciąża się w sposób nietypowy, czyli tyłem pieszym, trzeba będzie skakać, trzeba będzie biegać. Wszystko pod dyktando do osoby, która takie badanie przeprowadza, więc też będzie ciekawe. Łączny czas akcji? Szacujemy 12-14 godzin.
Przepraszam, można o coś zapytać. Być może pan o tym mówił, tylko słabo pana słychać. Proszę pana, słyszałem, że tego typu operacja techniczna to jest zupełnie unikalna rzecz w skali kraju. Czy to prawda? To znaczy, ja bym odpowiedział tak, jak już odpowiadałem. Rozpoznając rynek, czy też ten rynek budowlany mamy na tyle rozpoznany, że odpowiedziałbym, że potwierdziłbym, że to jest operacja unikalna, ale nie mam pewnej wiedzy, więc jeżeli ktoś coś takiego robił, nie chciałbym go, prawda, dyskredytować. Mamy informację, że tego typu operacja się nie odbyła. Mamy na to potwierdzenie chociażby w tym, że przygotowując się do niej szukaliśmy wielu inspiracji i wielu kłopotów chcieliśmy uniknąć poprzez doświadczenia. Ich nie znaleźliśmy, więc śmiałbym zaryzykować stwierdzenie, że nikt tego wcześniej nie robił. Dziękuję bardzo. Chodziło o taką sytuację, czy będzie możliwe zamknięcie projektu w czasie? Bo to jest związane pewno z pieniądzami. Oczywiście ten projekt, tak jak Państwu na początku mówiłem, jest takim projektem specjalnej troski. My go bardzo pilnujemy, monitorujemy. Myślę, że firmy się wywiążą z terminu i taki jest nasz plan. Chcielibyśmy, aby te ścieżki były oddane zgodnie właśnie z programem, czyli w październiku. Taka jest końcowa data wykonania tych ścieżek. Jest dosyć dobre zaawansowanie. Obserwujemy dużą dynamikę w tej chwili, czy to na obiektach, bo to są obiekty pojedyncze, jak ten, są to odcinki tras, trwa już oznaczanie tych tras, jak Państwo mogli się gdzieniegdzie już z przebiegiem tej trasy zapoznać. Są budowane miejsca obsługi rowerów i inna infrastruktura, która potrzebna jest do tego typu ścieżek. Także uważamy, że firmy zdążą. Jeden z odcinków jest troszkę zapóźniony, ale z kolei tam mamy bardzo, bardzo doświadczoną firmę, która inwestuje dzisiaj, znaczy realizuje inwestycję naszą w innym miejscu i myślę, że jak tam to zaawansuje, to przeniesie się na to. Ile tych tras rowerowych będzie? To jest wszystkie, w całej Polsce to jest 2000 km, a w naszym Podkarpaciu jest 457 km. Oczywiście wyznaczanie tych tras miało miejsce w poprzednich składach zarządu i sejmików. Wiele osób się w to angażowało. Trzeba pamiętać o tym, że ten projekt ma naprawdę długą historię i po prostu trafił do Przemyśla też z tego względu, że miasto jest atrakcyjne, jest oczywiście wiele zabytków, no ale też za staraniem radnych wojewódzkich, za staraniem parlamentarzystów, prawda, którzy się tym wszystkim zajmowali. Państwo wiedzą, przebiega przez 11 powiatów województwa podkarpackiego w północnej, centralnej i wschodniej części województwa. Wypożyczanie rowerów przydałoby się. I więcej, znaczy, żeby można byłoby w Przemyślu. Ja powiem tak. Sytuacja jest taka, że ten projekt będzie generował kolejne inwestycje i kolejne inicjatywy. Tak powiem, on nie ma być tylko i wyłącznie ścieżką rowerową. Będzie można się przesiąść na konia, będzie można się przesiąść na kajak, będzie można się przesiąść na innego rodzaju atrakcyjne środki transportu, nawet do szynobusów, który jest z miejscami dla rowerów. Także on ma jak gdyby uruchamiać pewne działania i też ma uruchamiać przedsiębiorczość wzdłuż jego przebiegu, prawda? Bo rowerzysta przyjedzie, potrzebuje obsługi, potrzebuje coś zjeść, potrzebuje jakiegoś noclegu, także on będzie wyzwalał wiele inicjatyw gospodarczych, małych, drobnych, ale one są też istotne dla rozwoju gospodarczego Podkarpacia i także Przemyśla. Ożywić linię kolejkową pomiędzy Polską a Ukrainą? Tak samo dla turystów, bo też dużo chętnych. My mamy bardzo dużo planów związanych, jeżeli chodzi o uruchomienie nowych połączeń kolejowych. Bardzo dobrze nam się spisują tak zwane połączenia turystyczne, weekendowe. Mamy tutaj sporo doświadczeń. No i powiem szczerze, że analizujemy też inne miejsca, które w ten sposób chcemy aktywnić, ale dziś jeszcze nie chciałbym tego po prostu zdradzać. Panie prezydencie, może kolejna inwestycja podobna? Wspominam o moście. Na razie, proszę Państwa, musimy patrzeć też na kondycję samorządów, bo na razie mamy sytuację finansową taką, jak zresztą wiele samorządów, która uniemożliwi skuteczne podejmowanie środków, uzyskiwanie środków w najbliższym czasie. Ale to, co się wydarza do tej pory, co się wydarzyło już i co nie ma miejsca w chwili obecnej, myślę, że podnosi atrakcyjność. Zadbajmy także o promocję miasta, województwa, powiatu, po to, żeby przyciągnąć jak najwięcej turystów, żeby te inwestycje, które już realizujemy, miały swoje uzasadnienie. I to jest
jest cel także samorządu miasta. Panie dyrektorze, Przemyśl korzysta dosyć intensywnie z programu Polska Wschodnia. Jest to kolejny przykład środków, które tutaj trafiają po obwodnicy, po rozwiązania komunikacyjne, które są w Przemyślu. Także myślę, że aktywność władz też jest takim powodem do tego, że trafiają tutaj pieniądze, bo może być dobry rok, może być dobre zabiegania, jak nie ma dobrych, gotowych projektów i aktywności, to po prostu pomóc jest trudniej, a tu się dzieje inaczej. To pan marszałek coś dorzuci do nowego mostu? Proszę. Do nowego mostu coś dorzuci? Proszę pana, wszystko jest most, czy baza sportowa, rekreacyjna, czy rozbudowa stawników, czy kolejny basen, sala gimnastyczna. Wszystko to sprzyja mieszkańcom i za tą dobrą współpracę przy okazji panu marszałkowi, zarządowi województwa Siemikowi. Dziękuję, bo naprawdę dobrze to wygląda i rokuje na przyszłość. Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękujemy serdecznie.